Dzień namawianiu, drodzy Państwo, co to tak łączy jakieś zainteresowanie, czasami nawet po trzy osoby to oglądały, nie, no nie wierzę. No widzimy. No na to. Na jeden dzień chcę sobie iść, nie? I czekam. Właśnie coś na Discordzie napisał. Więc na te ryby, tak? Spinus ławić bogactwo. Ale jeszcze tylko mam 10 kilo, co nie? A tam jest ten pomoc, dobra. Poczekaj. Czas bym se przewinął, nie? Bo to od 10 dopiero zaczynają brać. Z tego, co mi tu pokazuje, no. Dobra, idziemy, zaraz tu zarzucimy coś do tego pudła. Nie? O, tyle jest jakiś Mateusz. 9, aby rozstawić podpórki na wędlinie. O, tu se stanim. O, jest 0, widzicie, rozkładam podpórkę na wędlinie, no. Nie mam co ją wcisnąć. Tu wodę? W pomoc? Nie wiem. Chłopie, Mateusz, tak? Wyjdź pan, nie wiem, wciśniesz mi tą podpórkę do gdzieś, nie? Pomiędzy nogi, nie wiem, czy trzymasz podpórkę, nie? Gdzie ja to sobie mam teraz rozstawić, no? Co, jedną wędkę zostaje przy pomoście, a drugą iść na pomost łowić? O, tu Simonie. Walnąć, nie? O! No tu przy tych czaczorach? O, dobra, stój sobie, nie? O, mamy podpóreczkę? Mamy wziąć podpórkę do ręki? Nie, niech to stoi. Nie chcę jej już brać, broni raz. Weź to, wsadź. Konto standardowe. 15 sekund, konto premium 5 sekund. O co tu chodzi? No do tej wody. Mieszanka, nie? No, działaj. To mi nie wiem, to wszystko wymiesza razem z tym? No okej. Dobra, syra mam? Mam syra. Opie. Gdzie teraz ta wędka? A, tu ja. A, tam na drugą stronę rzeki? No może i nie przesadzajmy aż tak, nie? Z tą odległością. O, tam sy zarzucę gdzieś. Przecież nie, bo ja tu ślepy jestem, nie? Nie będę widział w życiu. Niech mi tylko ktoś... A czemuż ona się złamała? Nie. Nie. Kurczę. Panie, podeszło 13. Co pan mi się to zrobić? Co? Ja wydałem całe oszczędności na tą wędkę, nie? Całe oszczędności wydałem. A wędka... To ja nie wiem, co się z tą wędką stało.
Ale kurczę, rozstawiłem to, co chciałem wrzucić, nie? Ona nie wiem co. Szlak trafił, nie? Ja ci nie dobierałem. No, przyjście pytam cały czas o to. Jezuś. Pół godziny dopiero ze mną. I co ja teraz mogę? Co ja z tą wędką mam teraz robić? Nie wiem, ją mi jakoś się da naprawić, czy co, nie wiem. No dobrze, no to idziemy do domu, nie? No i teraz tylko... O, kto mnie tu założy na tym? Discordzie oznacza. To jest ta wędka, czy to nie jest ta wędka, nie? Nie, to nie ta wędka, nie naprawię, coś. Jesteś mnie, no tak, do śmietnika kłuć. Ale żeś ty powiedział, to mi napraw, nie? Feeder, nie? No. Ty są już szczytówki, nie wędki, nie? A górę tej. Dodatki. Przy plecionkę kurczę końcówka to była. Czy jak to tam oni to? Szczytówka, nie końcówka, o szczytówka, no. Dawaj mi to, gdzie to? Przypon. Szczytówkę. Chcę kupić. Szczytówkę. Nie? Usługi. O, wymiana bitcoinów. Nie, tak to ja nie potrzebuję. Chcę szczytówkę. Nie? Ślimaki, raki, kury i czekermary. Było dobre, nie? Tak, bardzo dobre, nie? Poleć to będzie, poczekaj. Drugi odcinek. Zapisu z transmisji na żywo możesz polecić ludziom, jak ze mną dobierałeś, a w trzecim odcinku ja cię złamałem szczytówkę. Dobrze. A teraz ja chcę szczytówkę, nie? Zanęty. Zanęty to mnie nie interesują, ja chcę szczytówkę. Przepisy. Szczytówka, gdzie to może być, nie? Dodatki i wyposażenie, szczytówka. No nie dałbym się, gdzie ona, no. Wędki, feeder. Szczytówka, nie? Nie da się kupić, szczytówka. Bo tam było, że trzeba wymienić szczytówkę, da? Może innej. I co, skoro ta szczytówka się złamała, to ja cię mam, nie wiem. Może ci innej, nie? Nie, okularów to ja nie potrzebuję. Mam 500 tego i szczytówkę. Chcę szczytówkę. Szczytówka. To są szczytówki? A gdzie tu można kupić szczytówkę? Szczytówka? Przypon, przypon, plecionki. Unełka, gamizelki, podpórki. Znany to nie. Sławiki, sygnalizatory, ciężarki. Przypon, feeder. A to nie, to są koszyki, nie? To nie. Łodzie? Usługi? O, ja sobie tu wyszukam. A, nie ma czegoś takiego, nie? Szczytówka. Szczytówkę.
Czy jak to jest końcówka, może to się w końcu nazywa, nie? Końcówka? Panie podejrzewa, pan mi powie, czy tu się kupuje szczytówkę, nie? Szczytówkę chcę. Szczytówkę. Panie podejrzewa, ja będę miał w komentarzach potem napisane, że nie wiem, gdzie jest szczytówka, więc pytam się, gdzie jest szczytówka. Czy to jak to dziadostwo się nazywa, kurczę, czego tu się złamało, no. To wiesz, to tam na górze ten kibady są, ta końcówka tego, no. Jakoś się wymieniało, nie? Tam było napisane, żeby wymienić. W ogóle nie powiem, że mi się chyba ta przynęta zmarnowała, wiesz? Tak. No chyba tam wymieszałem zamiast, nie wiem, trzy kawałki, nie? Oczywiście. Dodatka, no wędrka. Wędrka. No i widzisz, w wędrkach jej nie ma. A dodatki są tylko zanęty i dodatki, nie? No szukamy szczytówki. Też nie ma. No ja wiem, wiem, no tylko gdzieś tutaj nie ma go, no nie? Że licencji to ja nie potrzebuję, łodzi to ja to tym bardziej nie potrzebuję, ale szczytówkę bym chciał, nie? Dodatki i wyposażenie, nie? O, tu jeszcze jest, będzie coś. Podpórka, ja? A co to jest? Należy się ryby, tak? Zawiesza? A ja podpórka? To nie ma. O, w tym sklepie wędrzarskim marzę, nie? Ja mają te haczyki, ciężarki, to może i szczytówkę. Sławik, ciężary, świecący smukły sławik. Nie, tutaj też nie mają szczytówki. Ale ja to w ogóle dobrze nazywam, żeby ten... Nie chcę nic wymieniać, chcę iść tu. Sklep premium, też nie ma. Może się idzie? Piszemy w Google, nie? Google. Nie kupić. Nie to mamy. Gdzie on globalnego to? Nie, nie, globalny.
Jest to coś za dziewiątnie. A gdzie jest taki globalny? O nie, to ja nie wiem, że coś takiego istnieje, a ty mówisz. Globalny chłopiec. No to jest ten sklep. A jeszcze jakiś inny ja? Ja wyszedłem z tego przecież. Ja tu nie jestem w tym w samotnym mieście, tylko jestem na mapie. Tak? Dobra, to ja gdzieś, nie wiem, chłopce opowiada, no dobrze. Idź pan dalej, no. To te, ale to na niej też już mnie stać. I to pożywujesz, chłopie, gdzie tą szczytówkę się kupuje, nie? Chodziło, on nie poszedł i co nie złamał na samym początku, nie? To w ogóle złamał tą wędkę, czy co, że on ten... Wszystkie wędki, przynęty. A i co nie po tym, że widzę wszystkie wędki, nie? Cicho. Jak ona się nazywa? To była chyba ta, co nie? Mogę ją sprzedać? Łączę za 330. Co oni? Poczekaj, to ja... Naprawić przedmiot? No naprawiłem. I co, teraz już szczytówka jest dobra? He? No poczekaj, poczekaj, ja tu zaraz to zobaczę, nie? Ja ją i naprawiłem. Dawaj mi tego tu. Dawaj mi tego. A, zamontuj żyłkę najpierw. No to była ta cała, oczywiście. Ten haczyk, nie? 1-0. Przypon tytanowy musi być. Zbyt lekko przynęta. Kurczę, ja ci dam lekką przynętę, nie? Witam serdecznie, panie mordy. Witam. Dobrze. I teraz zakupimy sobie w końcu może tą zanętę, nie? Tą, na którą mnie nie stać, oczywiście. Trzeba coś sprzedać, drodzy państwo. Dzięki panie Marty za subskrypcję na kanale. Dzięki, oczywiście. To ty jeszcze mnie nie subskrybowałeś, jak ty tutaj mogłeś. No nie, ja to sobie zapamiętam, oczywiście. Dobra, tylko wrotkę opniemy, nie? I teraz mnie stać. No, idealnie, na styczek, nie? I co, i teraz jak zamontuję tego sera? A jest optymalna waga przynęty, nie? Ile on waży, ten ser? Ultra lekki. No to on nie może być za ciężki. Dobra. Idziemy na tą wodę, bo nigdy tej ryby nie złowimy, nie? Już teraz musimy iść dobrze. Godzina i 14 minuta lejwidła. To znaczy lejwodła, przepraszam. By się na mnie nie obraził pewien pan.
Nutty, babe. No i teraz zobaczymy. Witam serdecznie, Szymonie. Jakby się ktoś pytał, co to za program do automatycznego przyciszenia dźwięków, jak mówię i tak dalej, nazywa się Autodeck. Bardzo mili twórcy, bardzo im dziękuję za dostęp do programu w pełnej wersji. Panie podeszła, czy ty chcesz mi coś przepowiedzieć, nie? Przewin czas do godziny 11. Mogła być 10. Dobra. Okoń, płać, szczupak, nie dzisiaj basy raczej, wiesz? Czy ale, że Fishing Planet tak bardzo przyciąga ludzi? Łączę trzy osoby na live-onle moim. Z Fishing Planet? No, nie uwierzę. Dobra, teraz tylko czy ja wziąłem tą? Mam. Dobra, zaraz tu zrobimy mieszankę. Najstówę tego. Ta. No dobra. Wymieszaj to, no. To jest feeder. Tak on bynajmniej polecił pan podeszwa. I tu już składamy tą wędkę przez 40 minut, więc... Dobra, i co? I zrobiłem tą mieszaninę, no. I teraz tą mieszaninę bym chciał sobie walnąć tu. Zbyt ciężka przynęta, to co bez tego sera mam tu wziąć, czy co? To ma wagę 20 gram, nie? Koszyk ma 30. Aga ma wytrzymałość do 35, nie? Więc na logikę myśląc, muryjcze, to przejść w stanie da rady. Ej, dajmy tutaj, nie wiem, 7 gram może? To wędkę. A pytałem się chyba, jak ją mam wziąć, nie? Dobra, wymieszajmy to mniejsze, nie? 7 gram tylko to będzie ważyć teraz. To będzie, no, odrobinę ponad ciężar, no. Niech już będzie. 40 gramów. No, może wytrzyma, nie? Czemu za nie ta wędka? To weź ta. 7 gram. Wystarczająca ilość, aby napełnić. No co do tym to mam napełnić? Nie, dobra. To ma 30, więc to zrobimy inaczej jeszcze. Gdzie masz ten mieszalnik tu? 30, to dodajmy te 30 do wiadra i mi to weź i wymieszaj, żeby to napełnić, nie?